Apartament dziura. Ja się powiem, ja jestem ciekawy, kto wymyśla te nazwy. Słuchajcie, witajcie z krainy śniegu, tam gdzie życzenia się spełniają, bo przecież każdy z nas chciałby mieć taką zimę, żeby był śnieg wszędzie. A i tutaj jest to możliwe. Jestem teraz w Szklarskiej Porębie i mam dla was no piękne informacje. Jak zawsze są, słuchajcie, piękne, kiedy jesteśmy prawdziwi, kiedy kiedy przejawiamy się z serducha, kiedy jesteśmy sobą, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego głębszego sensu życia, wtedy uwalniamy się z tych powierzchowności. I właśnie taka piękna nowina jest dla was, jest taka, że wyobraźcie sobie, jakby to było, jakby tak w każdym mieście pojawiło się takie centrum. Centrum, ja to nazywam na razie Centrum Mądrości, ponieważ na początku będziemy przede wszystkim tutaj ściągać, przywoływać ludzi, którzy tą mądrością się interesują na co dzień. W których jest po prostu taki dynamizm zastanawiania się, głębszej refleksji, widzenia z większej ilości perspektyw, wykraczania poza te takie jakieś normalne, standardowe modele rzeczywistości. I to jest po to, żebyśmy się tutaj uczyli łączyć w dobrej sprawie, czyli ułatwiać, ulepszać, po prostu sprawiać, żeby nam wszystkim mogło się, żebyśmy mogli żyć lepiej, żeby niepotrzebnie nie marnować energii, żeby też niepotrzebnie wchodzić w jakiś taki świat ocen, osądów, ponieważ jak już część już z nas to zauważa, to po prostu nie ma sensu. I stąd jest istotne, żebyśmy się nauczyli w tym wszystkim tutaj fajnie porozumiewać i poruszać. Także w takim centrum będziemy tworzyć odpowiedni, fajny klimat. Będziemy się tam wychowywać w taki sposób, żeby ta taka komunikacja nieświadoma, której, wiesz, my nie nauczyliśmy się często komunikować w szkole, tak? Z serducha, wyrażać swoje potrzeby, czuć się swobodnie. A to jest nam wszystkim potrzebne. A przynajmniej uświadomienie sobie, że takie miejsce jest, prawda? To wtedy od razu się człowiek inaczej czuje. Jak czuje takie wsparcie, czuje, że gdzieś ci, wiesz, w cudzysłowie mędrcy, tak? Gdzieś obradują, że komuś zależy na tym, żebyśmy żyli właśnie w takiej przyjaźni, w harmonii ze środowiskiem, abyśmy mogli też wypracowywać te sposoby funkcjonowania, w których się po prostu czujemy jak w domu, w którym, wiesz, jest ta przyjacielska, przyjazna atmosfera. Czasami nie wszyscy tego doświadczyli, tak? Także też mamy tutaj, będziemy brać wszystko pod uwagę. Także na razie wyobraźcie sobie, możecie to udostępniać dalej, ten materiał, jak wam się to podoba. Postaram się, żeby to nie było za długie i takie w miarę merytoryczne. Wiesz, pod kątem no na razie wizji, tak? Pierw jest idea, pierw sobie możemy o tym po prostu porozmawiać, poczuć, powymieniać się też poglądami i no wytworzyć klimat taki, gdzie ta synergia, tak, zaczyna się sama gdzieś gdziać, bo to w zasadzie dotyczy wszystkich nas, ponieważ wszyscy tak naprawdę pragniemy czucia wolności, swobody, wyrażania siebie, rozwoju potencjału i te jakieś może starsze, tak, sposoby zachowania, gdzie coś tam się narzucało, coś działało się na siłę, gdzieś tworzyły się jakieś takie nieporozumienia, no jakby widzimy, że też nie o to chodzi. Także w centrach mądrości, centra mądrości są też taką pewną ideą, bo mądrość jest w każdym z nas. Każdy z nas ma swoją unikalną ścieżkę, na której no widzi jak jest, tak? Czuje te pewne trudności. Więc można powiedzieć, że też jest takim swoim mikro szefem, kierownikiem, kimś, kto jest takim też mędrcem. I my sami najlepiej gdzieś wiemy, też metodą małych kroczków, jak możemy coś polepszyć w swoim regionie, gdzie widzimy pewne rzeczy, że moglibyśmy to ulepszyć, a czasami tego nie robimy, bo na przykład ktoś tego nie doceni, albo mamy wrażenie, że po prostu nam się nie chce, tak? Także centra na razie są tą ideą, której nam się po prostu zaczyna chcieć, w której czujemy to, co każdy gdzieś tam zdrowy człowiek, czy też taki uzdrawiający się gdzieś wewnętrznie człowiek czuje taką ochotę właśnie wspierania społeczności, inspirowania, robienia czegoś z serduchem, dzielenia się też dobrymi wiadomościami. I te wszystkie, wiecie, te takie negatywne rzeczy, to przecież wiemy, że to wszystko jest jakąś tam zasłoną dymną, czegoś tak naprawdę złego samopoczucia, poczucia jakiegoś wstydu, różnych takich negatywnych rzeczy. Więc my tak naprawdę w centrach mądrości widzisz,
jakby gromadzimy tą mądrość wielopokoleniową, wiedzę tego, jak my naprawdę żyjemy, jak my się naprawdę czujemy, co jest pod tymi wszystkimi żaluzjami, tak? Pod tymi wszystkimi różnymi zasadami, czasami pisanymi na prędce, czasami wiesz, stworzonymi z jakiejś chęci zysków, żądzy, ale tak naprawdę pod tym wszystkim kryje się to samo. Pragnienie miłości, poczucia szczęścia, po prostu świętego spokoju i takiej, wiesz, takiego wow, takiej frajdy, że wychodzisz albo coś robisz, że ta praca może w ogóle nie wydawać się pracą, może być czymś, gdzie się rozwijasz, gdzie dobrze się czujesz. Zobaczcie, jakie tutaj są wizje, jakie się pojawiają nowe możliwości do tam wszędzie, gdzie zdajemy sobie sprawę, że wow, to jest życie, nie? Że żyjesz, że oddychasz, że jesteś, że czujesz, że możesz mówić to, co czujesz gdzieś w środku, możesz opisywać swoją perspektywę. I jest ta przestrzeń, żeby twoja perspektywa, żeby twój unikalny świat został doceniony. Żebyś mógł się realizować w tym, po swojemu. Żebyśmy tak mogli ten system, tak wpływać na niego w pozytywny sposób, żeby wszyscy na tym mogli korzystać. Tak, żeby ta energia mogła się też gromadzić i widzisz. No i na początku oczywiście, wiesz, to jesteśmy my sami, gdzie potrzebujemy dojrzeć, tak? Gdzie doświadczamy wielu różnych rzeczy, takich czasami ekstremalnych emocji, tak żeby sobie zdawać sprawę, że właśnie, że o to w tym wszystkim chodzi, żeby uwalniać się z wyobrażeń, że życie to nie jest wyobrażenie życia, to jest po prostu przeżywanie tej chwili, takiej jaką ona jest. I przez to widzisz, nie musisz się przygotować na wywiad, na coś, bo po prostu bo jesteś przygotowany takim, jakim jesteś. Tak samo ja teraz, widzicie, jestem w jakimś okresie swojego życia i dzielę się z wami tym, co uważam, że jest najważniejsze na ten moment. I robię to, widzisz, też bez spiny, bo też nie o to chodzi, żeby się spinać z czymkolwiek, tylko żeby to robić z dobrego, naturalnego, mocnego samopoczucia. I tego wam życzę, wszystkim, kochani. Także jeżeli macie pytania, jakbyście chcieli widzieć to takie centra mądrości mieszkańców, w którym się integrujemy, w którym możemy się swobodnie poznawać, w którym możemy też wyrażać się i uczyć się wyrażać z przestrzeni serca, z takich jasnych też zasad, które są dobre dla nas wszystkich. I z tego możemy widzieć, jak to wszystko pięknie promieniuje, bo są wśród nas ludzie, którzy też by chcieli coś takiego wspierać, którzy też by chcieli bardzo w tym uczestniczyć. I w ten sposób mogą powstawać nowe w ogóle rodzaje zawodów, tak? Gdzie dbamy o wrażliwość miasta, gdzie może się pojawiać jakiś taki zawód związany właśnie z kolektywem, w którym bardziej właśnie dbamy o to dobre samopoczucie, gdzie wiesz, zwracamy uwagę na takie rzeczy, gdzie normalnie jakby takie normalne urzędy czy normalne miejsca jakby tego nie widzą. Jest to poza ich wrażliwością. I to jest tak jak z symptomami, tak? Lepiej leczyć symptomy niż choroby czy zaburzenia. I jeżeli mamy taką bardziej już wrażliwość, tak, w takim, pewnie na początku to będzie stowarzyszenie, to będziemy mogli od razu, tak, poprzez stwarzać przejrzyste zasady, w których, widzisz, my nie potrzebujemy mieć władzy. Zobaczcie, władza jest tam, gdzie się dzieje jakiś problem, ale sama w pewnym sensie władza te problemy potem tworzy. Także możemy tutaj, jak już jesteśmy na takich pojęciach, wejść bardziej w system królestwa, że to jest nasze królestwo, tak, Ziemia, planeta. Że dlaczego by wszyscy mieszkańcy nie mogli mieć dobrze, tak? Żeby, jeżeli to jest możliwe, to możemy tworzyć na zasadzie lokalnym, na zasadzie życia samemu ze sobą, tworzyć taki światły, świadomy dyskurs, w którym czujesz, że my z natury jesteśmy dobrzy, z natury jesteśmy cudownymi istotami, odzwierciedleniem, można powiedzieć, absolutu tej kreacji, tak? Której jesteśmy częścią i która się poprzez nas przejawia. I widzisz, i to jest tym bardziej w nas jakby jasne, świadome, im bardziej czujemy się dobrze. Wtedy te napięcia puszczają. Czasami jeszcze są wśród nas ludzie, którzy mają bardzo duże napięcia, tak, którzy się jeszcze lękają, którzy są w jakichś trudnych procesach, tak, że wiesz, w poczuciu jakiejś biedy, niedostatków, braków. I tutaj zamiast oceniać tak powierzchownie, warto, żebyśmy sobie też uświadamiali, że oceny są nieistotne, że są tylko powierzchowne. Nie możesz ocenić, tak, czegoś, co jest tak naprawdę wielowymiarowe. Więc w takich centrach właśnie będziemy się tego uczyć. Też będą warsztaciki właśnie takie życiowe, które mogą się wam bardzo podobać. I o to chodzi, żebyśmy też tak to robili, żeby to było właśnie w atrakcyjnej formie, żeby to było zrozumiałe, jasne, czytelne, żeby wam się po prostu chciało ruszyć te swoje tyłeczki do takich centrów, czy po prostu wyruszać z inicjatywą w świat, dzielić się tym, chociażby poprzez takie nagrania. Zobaczcie, jakie to jest proste, jak niewiele trzeba, żeby już rozświetlić tutaj
ten nasz świat. Z jednocześnie świadomością, że są też pewne nieporozumienia, braki, tak? Związane na ogół z brakiem komunikacji, z brakiem różnych takich umiejętności życiowych, tak? Które w momencie, kiedy zauważamy, tak uwalniamy się z tych ego, z tych takich różnych okopów i możemy sobie swobodnie tutaj porozmawiać, tworzyć taki dyskurs, w którym, wiesz, naturalnie się odczuwamy.